Witam was serdecznie, Max Paypal przedstawia Little Nightmares 2. Mogę tutaj to tłumaczyć jako Mały Koszmar 2. Gra oczywiście twórców Bandai Namco, która wyszła w tym roku, czyli 2021. Bodajże już po premierze jest tydzień, może już nawet dwa tygodnie po premierze, ale ja postanowiłem, że też tutaj na moim kanale ta gra tutaj u mnie zagości. Więc naciśniemy sobie spację, aby zaczynać. I oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o ustawienia, no to ja tutaj mam ustawione na tak jakość ultra. Gram za pomocą tutaj klawiatury, bo tutaj raczej gra podpowiada, że lepiej się tutaj gra na padzie. Więc zaczynamy nową grę. Tak jest. No, zaczyna się naprawdę klimatycznie, wręcz tak horrorowo nawet, koszmarowo. No, jesteśmy tutaj taką malutką postacią, która tutaj się rusza i w prawo, i w lewo, a też można tutaj na boki chodzić, a skakać też. Skoki też tutaj oczywiście ma. A, wołać też może. No, jest tutaj las, muzyka, spadające tutaj liście z drzew. No, klimat jest w tej grze, naprawdę. I bardzo fajnie tutaj się ta postać rusza. Naprawdę jest to tak fajnie dopracowane. Ale muzyka jest przerażająca. A co tutaj mamy na dole? Jakieś zwłoki. Zwłoki normalnie człowieka. Muchy normalnie tu już latają. Rozkłada się w lesie. To mi bardzo przypomina takie pułapki, jakie są zastawiane przez kursownictw na zwierzynę. Takie klatki. Co my tutaj mamy? Aha, trzeba to otworzyć. Czyli tutaj mi się bardzo podoba w tej grze, że są takie elementy, nie tylko, że się tutaj chodzi, skacze, biega, ale też tutaj, a to jest kontrol, też mi się takie coś właśnie podoba, takie elementy logiki, coś trzeba podnieść, coś trzeba przestawić, naprawdę fajne to jest, naprawdę bardzo lubię takie gry, gdzie naprawdę włącza się myślenie, ale szkoda, że ja po tym lesie chodzę na boso, z takim, można powiedzieć, na głowie kartonem, no to rzut butem na odległość. No, tutaj się chyba pomyliłem. To jest normalnie sidła zastawiane albo pułapki na ludzi. Jak widać, tutaj kilku ludzi chyba wpadło w jakąś tutaj pułapkę. No, co najmniej tutaj z trzech widzę. Aż muchy normalnie latają. Dobra, lepiej tutaj stąd sobie polecę dalej. Co tutaj będzie dalej czekało. Dobra, skok. I pięknie. Ale tu daleko skoczył. Jakbym tak się patrzył z perspektywy wysokości tego naszej postaci, to normalnie tak z czterokrotność. No, można powiedzieć tutaj fajnie, że się nie zabije oczywiście i może z daleka skoczyć. Kurde, jakieś tutaj normalnie są flaki wręcz. Idziemy dalej. O, a tutaj chyba coś jest. Jakaś tutaj lina. Tutaj widać właśnie nade mną. O nie, nie, trzeba to przeskoczyć. Tak, dokładnie, to była pułapka.
Jak ja bym tylko tą linę ruszył, to od razu momentalnie by na mnie to poleciało. Muszę tutaj uważać. Tutaj też chyba coś jest. Tutaj chyba też coś jest. Spróbuję na to skoczyć. Ale nie. Tutaj chyba trzeba to jednak przepchnąć. Bo już myślałem, że trzeba skoczyć na to, chwycić tej liny i wtedy ta pułapka poleci. Ale widzę, że tutaj chyba jednak nie. Dobra, nie szkodzi, nie szkodzi. Ja tutaj sobie oczywiście przestawię to. Bo też mogłoby być tak, że ja w tym miejscu stoję, a ta pułapka na mnie by mogła tutaj polecieć. Ale ciekawe, czy coś tutaj jest. Nie, tutaj nie ma. I skaczemy. A, słychać ten szum. Szum tutaj lasu słychać. Pajęcza sieć. Ciekawe, czy pająk będzie gdzieś tutaj się na nas czaił. A, trzeba się tutaj... O kurde! Na nas spadł. Skacz! Skacz! Skok! O kurde! Jeszcze bym tym kamieniem normalnie zebrała. Teraz tutaj właśnie zauważyłem, że lepiej tutaj sobie jednak nie biegać, tylko też skakać. Mogę ten kamień? Nie. Ten kamień jednak tutaj nie będę mógł sobie zabrać. No to pędzimy dalej. Aha. Chyba trzeba będzie tutaj skoczyć. Bo jak to zrobić? Chyba tutaj. Tutaj trzeba sobie wejść po kolei na to, do góry. Rozpędzimy się. I hop, jest, złapał. I skok. Jest, ładnie. No to chyba kolejni wpadli w pułapkę. Mnóstwo tutaj muchów jest, ale też w lasach mogę powiedzieć, że też powinny być komary, ale... Tu raczej jest więcej smrodu niż... I... Jak ja to puszczę, to prawdopodobnie szybko, szybko jest. Tak myślałem. Że jak ja tutaj pokręcę tą dźwignią i teraz będę mógł spokojnie sobie skoczyć. Tak jest. Pędzimy dalej. Oho! Ja tak daleko to ja raczej nie skoczę, to nie ma szans. Nawet z rozpędu. Ale muzyka się tutaj od razu włączyła, taka, tak jak mówię, klimat jest. Ale tutaj mogę. Jest jakaś lina. Chwycimy się. Ach! A jednak, to było tutaj. Skaczemy. Ja sobie spróbuję jeszcze coś tutaj znaleźć, bo naprawdę jeszcze ta gra pewnie oferuje jakieś ukryte przejścia. O, właśnie. Tutaj. O, tutaj coś może być. Jakiś pająk czy cokolwiek może się tutaj czaić. Jakieś ukryte miejsce. Widzę, że kogoś tutaj pokowali. Normalnie same nogi zostały i grzyby. Tutaj są grzyby. Dobra. Idę dalej. To właśnie było to ukryte miejsce. Wręcz w takich ukrytych miejscach potrafią być takie postacie, że tak powiem. Dobra, pora skakać. I wspinamy się. O, będę musiał uważać, bo tutaj tych może się nawet coś czaić. Jak są minę. Może być jakaś pułapka. O, mogło mnie to normalnie przestraszyć.
To nie była wrona. To widać, że to jest padlinożerca. To raczej był kruk. Rzut butem. I rzut następnym butem. Fajnie, że można rzucać tutaj różnymi obiektami. Ojojoj, tutaj chyba coś jest. Widać cztery tutaj paliki, obwiązane sznury. A, widzę, widzę. W prawym górnym rogu widzę tą bal. Tu chyba jest jakaś pułapka. No na 100% musi być. O kurde. A jednak. A jednak. Tutaj była pułapka. Zaczyna być tutaj. No, no, no. Mogę jakąś pułapkę wpaść. Będę musiał uważać na każdym kroku, gdzie idę. Bo teraz są takie elementy i skok daleki. O kurde, to są sidła na zwierzynę. Spokojnie, tutaj skok. Tutaj spokojnie, spokojnie. Tutaj tak samo. Skok. Sidła to były. To były sidła. O kurde, chyba tędy nie przejdę. Będę musiał coś tutaj sobie wziąć, jakiś patyk. Mogę. A, jest, ładnie, jest, jest, ładnie. Czy można nim uderzyć? A, można. No to dajemy. I pięknie. Teren czysty. A ciekawe, czy ja tam mogę tutaj przejść. Ej, ja bym tutaj raczej nie szedł, bo w takim, że tak powiem, gęstej trawie też może się na mnie coś czaić, a teraz się zaczęły dużo robić pułapek. O kurde. Ale bym normalnie dalej poleciał, ale słyszę. Taki metaliczny dźwięk tutaj był. Ładujemy. Dobra. Jest, widzę. Widzę, już w tych krzakach coś się czapa. I uderzenie. Pięknie. O kurde. Kamyczek i teraz tutaj. Pięknie. Szyszki, no proszę. Tutaj coś musi być. No raz na bank. O, już tutaj. Dobra, druga szyszka. Teraz tym razem tutaj się ustawię. I rzut szyszki. Pięknie. Teraz będzie tutaj rzucone. Jest elegancko. Jeszcze tutaj sobie rzucę. Ja sobie przejdę trochę. Tak, teraz tu. Ale ładnie rzuciłem. To było ładnie rzucone. Jeszcze jedna szyszka. I jeszcze jedna. Tu jest teren czysty. Ciekawe, czy tutaj... Tak, mogę tutaj przechodzić. Aha, tutaj są sidła. Ale też jest taka drabinka i nie wiadomo, jak teraz to może być. Jak ja skoczę, może się złamać coś i wpadnę tam. Ale mogę też zaryzykować i rzucę szyszko. O! Tak jakby było czysto. Nie, jednak zaryzykuję. Jednak zaryzykuję, pobiegnę i skoczę. Hop! A jednak, ale mi się udało skoczyć dobrze. Ja bym się... Nie udało, bym na ten ostatni, że tak powiem, tą drabinkę skoczył, to bym normalnie wleciał w te sidła. Szczęście. Skok. Jest. Już jedną pułapkę, żeby tutaj ominął. Więc pora, żebym tutaj siebie przeszedł dalej. Oj, oj, oj. Tutaj... Jest jakiś dom. Ciekawe, czy tutaj coś może być. Innego. Dobra, rzut puszką.
Może tą. I jeszcze tą. Spróbuję. Ha, myślałem, że trafię do tego. Czy to coś będzie? Chyba jednak nie. Tutaj nic nie będzie. Ale może tu. Już nic. A, jest. Może tutaj się wspiąć. Tak, ale czy może tutaj otworzyć drzwi? Chyba jednak nie ma tyle siły. O kurde, chyba coś zbiłem. Bo nie widzę jak. I ta kamera. Nie widać tego. Jakieś naczynie tutaj musiałem zbić. No to znajdujemy się w kuchni. No ale widzę jakoś normalnie. Uczta. Sądząc potem, to chyba tutaj normalnie kanibale chyba są. Widać flaki w ogóle, ludzi, którzy tutaj byli wręcz schwytani w te pułapki. Ktoś chce normalnie chyba herbatę zrobi. Robi. Skacze. I mało brakowało. Ale i rzucamy. Ja wpadł normalnie do kociołka. Nie sądziłem, że normalnie wpadnie. I skok. Herbata normalnie. Zrobię tutaj normalnie takiego. Chyba tutaj więcej nic nie będzie. Pod spodem też chyba nie będzie nic. Tutaj nie widzę. Ale sobie skoczę. Też chcę nic zrobić. Puszki. Czy można tutaj otworzyć coś? Nie. A jednak jest. A nie, bo nie ma tutaj siły. Tutaj tak samo. Tutaj też nie ma. Tutaj też nie może. A jest, lodówkę mogę sobie normalnie to otworzyć. Ale akcja. Co ma tutaj w lodówce? No za ciekawie to tutaj nie ma. Kilka puszek, jak tutaj widzę, kaszankę, obgryzione jabłko. No i na dole jakąś normalnie mi bardzo przypomina taką placek. Znaczy się szarlotkę. O. Dobra, zamykam drzwi. Zamknięte. Pięknie. Czyżby ktoś tutaj grał? Jeszcze tutaj zerknę, czy coś tutaj nie ma. A ja tutaj coś jest. Ale pierwszy tutaj przejdę. Pierwsze sobie tutaj przejdę i zobaczę, co tutaj jest. Koty coś takiego lubią, naprawdę taki kłębek, że tak powiem, takiej nici i rzut i kopniak. O kurde, tam jakiś chłopczyk jest, który sobie gra. Czym tutaj to rozwalić teraz? Tym? Chyba jednak nie, to jest za słabe. Żeby drzewo uwalić. A, jest nóż. Świetnie. Znaczy tasa. Oderwało się. To nie jest to. Muszę coś znaleźć. Tutaj chyba będzie. No widzę, tutaj są narzędzia. I piły, i noże, młotki, cęgi. Ale ciekawe, czy tutaj będę mógł skoczyć. Ra, skok. Jest, siekierka. Ale on się z nim siłuje tutaj. No, nie dziwię się. Jak na gabaryty jego, to na pewno tutaj będzie się siłował. I
I uderzamy. Pięknie. I raz. I raz. I raz. Dobra. Odstawiamy to. I idziemy. Jest. Jak chyba się nas boi. To się przestraszył. No nie dziwię się. Ktoś tutaj chce się do niego dostać. Wali te to, wali tą sikierką. Ale tutaj chyba musiał długo być. Bo to widać na tej ścianie takie kreski. Zazwyczaj tak robią ludzie, którzy są przetrzymywani. I sobie po prostu znaczą dni. Dobra, ja sobie tutaj to wezmę, na czym on grał. I sobie rzucę. A, mogę tutaj skoczyć? Jest, mogę. Tutaj będzie. Tak jest. Ach, chyba coś tutaj będzie. Coś mi się wydaje, że coś tutaj będzie. Może jeszcze zepnę. Coś pod spodem nie ma. Bo czasami tutaj są takie tajne przejścia. Ale zobaczę, czy tutaj coś nie będzie. Na to pół. Hop, jest. Hop. Skoczę. A tutaj nic nie będzie, ale spróbuję. Hop. Ach. Myślałem, że się chwycę tego i coś tutaj będzie, ale jednak chyba tutaj nic więcej nie będzie. Chyba to się będzie potrzebna. Tak już byłem. Czy po schodkach leci? Ach, widziałem tego małego. On tutaj leciał. Ale ja sobie zerknę tutaj, z lewej strony. Co tutaj jest? Nie, tutaj nic nie ma. Ale wiem, tutaj była taka czapka. Teraz może pokażę. Bo w tej grze są takie, że tak powiem, rzeczy, których po prostu można znaleźć. Bo on tutaj ma na głowie taką wręcz taki karton. Ja już tutaj pozwoliłem sobie kilka tych czapek tutaj odblokować. Tym razem on by miał coś takiego właśnie w tym miejscu było. Może sobie zmienię tą czapkę na właśnie czapkę Gisa. Od razu pewnie inaczej wygląda, lepiej troszkę wygląda. Przynajmniej można będzie zobaczyć twarz chłopca. Bo na początku gry to nie miałem takiego. O kurde. Czy to są zwykłe kukły, czy czasami one się tutaj ruszają? Nie mam pojęcia. Ale muszę zobaczyć, co oni jedzą. No ta jakąś parówkę je, ten jakiś stary ser. A ten dzieciak normalnie z oka mu jakąś. Jakiś gluta ma normalnie, a ta ma poszytą twarz. No, nie za ciekawie to wygląda. No, ale skacze dalej, idziemy. Jest, pięknie. Co teraz? Co jest? On mnie namawia. Aha! Żeby tutaj skoczył. Ale widzę, że tutaj jakaś kutka jest. Moment, moment. Dobra. A, no proszę. Coś chyba słyszę. Jakieś tutaj spuki.
szafki. Tutaj na szafce nic nie ma. No dobra. Chyba coś mi się wydaje, że będę musiał tutaj z tym małym współpracować. Mam takie wrażenie, oczywiście, że będzie tu musiała być taka też współpraca z tym przyjacielem, można powiedzieć, którego żeśmy tutaj uratowali. Ale też tutaj zobaczę, co będzie w tym miejscu. No, no. Kurde, chyba tutaj nie skoczę. A, chyba widzę klucz, tak. Trzeba będzie skoczyć. Dokładnie. Chodź. No. O, sam tego nie przepchnę. A, jest, teraz będzie współpraca, no proszę. Fajne, że tylko, nie tylko ja tutaj jestem, ale też tutaj jest ta współpraca. Szkoda, że tutaj nie ma takiej gry na przykład na dwie osoby. Oj, pięknie, jest. Jak teraz ten klucz załatwić? Tutaj tej korby brakuje. Tej korby tu brakuje, może to jest to. Aj nie, to nie będzie to, bo to jest droga powrotna. Jak ja skoczę na tą szafkę, mogę zwrócić z powrotem. Tutaj coś musi być. No, przecież ja tutaj się nie dostanę. Aha, jest. Tutaj pomocnik. No, hop. Jest. Będziemy dalej. Chyba nie dostanę. Ciekawe, czy tutaj jest możliwość skoczenia. Dobra. O kurde! Rękę żeśmy jej wyrwali. Dobra, mi jest potrzebny ten klucz. Będę musiał tą korbę tutaj użyć. Ale tutaj... Ja bym se złamał coś. Ciekawe, czy trzeba mu pomóc, czy nie. A nie, on se sam dał radę. Fajnie. Czy ja mogę tutaj na to skoczyć? A jest! Ale fajnie. Hop, jest. A, spadł klucz. No to fajna sprawa. Już mam klucz. Schowam go do kieszeni. Chyba tutaj więcej nic nie będzie. Tylko mnie zastanawia jeszcze jedna sprawa. Tam, co była dalej, czyli po tej lewej stronie, ale raczej tutaj dwie osoby nie mogą tutaj przejść. Więc dobra, trzeba skakać tędy. Skok, skok i pędzimy dalej. Skotka. O kurde. Już się chyba nie zabiję. Na szczęście z takiego daleka nic mi się nie stało. A, to ten klucz. No świetnie. Przechodzimy dalej. Coś będzie w wychodku? A, jest. Dajmy, no. Hejo. Co to jest? Jakiś hologram. No ładnie tutaj jest nasrane. Ale jest. Coś się odblokowało. Idę dalej. A, są te sidła. Jest tego tutaj. Ja tutaj nie dam rady. Chyba będzie trzeba to przesunąć.
Przesuwamy, dajemy, no. Ach, chyba już nie dam rady. Dobra, trzeba skoczyć. Hop. I hop. Jest. O, kurde. Tu są normalnie skóry z niedźwiedzia, ze wszystkiego, co tutaj jest. A, jednak można kucać. Ale głosy tutaj są. Tutaj są skóry. O, garbowanie. Tak, teraz sobie przypomniałem. Garbowanie skór. Ale teraz jest muzyka. Rany. Zaczyna być tutaj horrorowo. Kurde, kogoś się go kroi. Spokojnie, spokojnie. Jakoś tutaj trzeba to zrobić. Przepchać to. O, uciekamy. Uciekamy, uciekamy. O nie. Ale. O, mnie zastrzelił. Szybko, szybko, uciekamy. Tutaj. Teraz tu. Ole. Szybko, szybko, leć, leć, leć tutaj. Dobra. Teraz tu. Szybko tutaj się schowam, no. To jest normalnie jakiś kłusownik myśliwy albo cokolwiek innego. Jakiś stwór. Teraz to dopiero się zaczęło. Ja już sobie teraz myślę, żeby na tym odcinku tutaj zakończyć. Także do zobaczenia do następnego odcinka, bo naprawdę gra jest tutaj zdecydowanie klimatyczna. Także do zobaczenia.